Hej, odbieram. Czas rozprawić się z kontrowersyjnym nożem, jakim jest Glock 78. A szczerze mówiąc, środowisko, że tak powiem, jest podzielone na dwa obozy. Jedni ten nóż kochają, drudzy nienawidzą. I jestem świadom, że co bym nie powiedział w tej recenzji, tak nie dogodzę wszystkim. Więc na wstępie zaznaczę, że nie uważam Glocka 78 za nóż zepsuty do końca. Uważam go raczej za nóż specyficzny, który ma raczej wąską specjalizację, powiem tak. W każdym razie, jeśli chcecie się dowiedzieć więcej, słuchajcie dalej. Póki co mogę wam powiedzieć jeszcze tylko tyle, że sprawdził się najlepiej w czterech różnych zadaniach. Przede wszystkim do rąbania. Do batonowania. Do rzucania. I do otwierania butelek. Reszta, no cóż, wyszła tak sobie. W każdym razie zacznijmy od omówienia noża. Wyprodukowany został przez firmę Glock, słynącą ze swoich pistoletów, które, szczerze mówiąc, znacie na pewno, jeśli tylko trochę interesujecie się bronią, ewentualnie militariami, albo chociażby z filmów. Jest to dość popularny model. Tak samo używała go chyba polska policja i teraz przestała na rzecz Walterów P99. Chociaż szczerze mówiąc, dawno nie nadążałem za tymi różnymi rzeczami, więc w tym momencie się zamknę, ponieważ nie znam się za bardzo na broni. A nóż jest podobno produkowany z plastiku, tak samo jak pochwa, który jest wykorzystywany również przy produkcji pistoletów. Ile jest w tym prawdy, nie wiem, aczkolwiek sam plastik jest całkiem niezły i wytrzymały. Przypomina mi trochę polipropylen. Przynajmniej ma podobną fakturę i w podobny sposób reaguje na uszkodzenia, które znosi całkiem nieźle i tak. W każdym razie zacznijmy jak zwykle od pochwy. Wykonana jest metodą wtryskiwania z jednego kawałku plastiku. Jak widzicie, nóż siedzi w niej całkiem nieźle, chociaż trochę klekocze. Mi to nie przeszkadza, aczkolwiek niektórym może. Nóż blokuje się takim jakby klipsem, który można bez problemu podważyć jedną ręką, pod warunkiem, że nie macie ręki w rękawiczce. W rękawiczce jest to cholernie trudne i trzeba raczej użyć dwóch rąk. Plus jest taki, że tak jakby nóż ma na rękojeści wycięcie z dwóch stron, więc możemy go wsadzić zarówno w tą, jak i w drugą stronę i zawsze będzie tak samo pewnie trzymał się w środku. Z tyłu do przyczepienia noża mamy coś w stylu klipsa, który tak jakby trzeba przesunąć w bok. Zakładamy go na pasek i w tym momencie znowu zamykamy go takim samym ruchem. Na dole jest coś w stylu pętelki do przewleczenia linki. Aczkolwiek jest mała, nawet nie sprawdzałem, czy wejdzie tutaj paracord. Podejrzewam, że nie. Mamy oczywiście standardowy otwór do odprowadzania wody. Sam nóż jest całkiem spory, ma około 29 cm długości, z czego około 17 to głownia. Głownia wykonana z niewiadomej stali węglowej. Wiemy od producenta tylko tyle, że jest to jakaś stal sprężynowa. W każdym razie to jest największy zarzut do tego noża. Niestety nie jest ona zahartowana tak dobrze, jakbyśmy chcieli, a raczej jest zahartowana w stylu stali, którą znamy na przykład z siekier. To znaczy ma dobrze reagować na uderzenia i być przez to wytrzymała, aczkolwiek nie możemy się spodziewać, że tak zahartowana stal po prostu będzie dobrze trzymała ostrość, ponieważ jest na to za miękka. Jako nóż do ciężkiego traktowania spisuje się naprawdę nieźle, aczkolwiek fakt tego nietrzymania, fakt, że nóż nie trzyma ostrości tak dobrze jak inne noże, które
tak jakby można porównywać w tej klasie cenowej, trochę go przekreśla i frustruje, bo no cóż, co nam po tym, że zetniemy tym 15 brzózek, jak potem nie możemy ich na przykład obkorować albo wystrugać czegoś z nich, szczerze mówiąc, tak samo z cięciem różnych rzeczy. A może być to po prostu frustrujące. Warto zaznaczyć, że sam nóż nabyłem i to wybrany spośród innych egzemplarzy, tępy. Zwyczajnie miał troszkę za duży kąt szlifu. Poprawiłem to trochę, aczkolwiek nic to nie dało, bo nóż po prostu się stępił od używania. Nie zwracajcie za to uwagi na uszkodzenia. One powstały tylko i wyłącznie od tego, że gdy rzucałem nożem, po prostu lądował w różnych dziwnych miejscach, ewentualnie na jakichś kamykach, ewentualnie walił w jakiegoś gwoździa. Szczerze mówiąc, trochę żałuję, że nie oczyściłem sobie, że tak powiem, pola i nóż wygląda jak wygląda, aczkolwiek przez to, że stal jest tak miękka, mogę to po prostu naprawić w kilka chwil. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to ma sens, ponieważ u mnie nóż zostanie raczej jako rzutka w teren. Mam, szczerze mówiąc, inne, lepsze noże. W każdym razie, idąc dalej, jeszcze niektórzy czepiali się, że nóż zarówno szybko traci tą ciemną powłokę, która jest jakimś typem oksydy, i szybko rdzewieje. Z tą oksydą się zgodzę, faktycznie schodzi bardzo prosto. Nóż powinien troszkę lepiej być pokrytym, ponieważ to zabezpiecza go przed rdzewieniem. Aczkolwiek rdzewienie nie jest jakąś wielką tragedią. Zostawiłem specjalnie ten nóż niezabezpieczony na jakiś czas olejem ani niczym tego typu. I jak widzicie, pojawiły się lekkie kropki, lekkie przebarwienia od wilgoci, która została po wyczyszczeniu noża. Aczkolwiek nie ma tragedii, myślę, że każdy może to bez problemu wyczyścić, więc zarzut, że rdzewieje, jest, no cóż, taki sobie i na siłę. Idąc dalej, mamy jelec wykonany z jednego kawałka metalu. Tutaj widzimy niestety fakt tego, że firma nie postarała się z wykończeniem brzegu. Nie będę się czepiał, ponieważ nie jestem takim strasznym estetą, aczkolwiek fajnie by było, gdyby to wyczyścili w jakiś sposób. Poza tym nie ma się do czego przyczepić. Otwieracz do butelek, który mamy tutaj, jest naprawdę fajny. Otworzyłem nim praktycznie chyba już ponad 10 piw, wszystkie bez problemu. I no cóż, szczerze mówiąc, zastąpiłem nim swój zwyczajowy otwieracz do piwa, ponieważ jest całkiem niezły. Dalej, mamy rękojeść, do której tak jakby tang ostrza wchodzi na mniej więcej tą odległość, czyli tak jakby te dwa segmenty. Mimo to nóż jest naprawdę wytrzymały i muszę przyznać, że jestem aż zaskoczony tym, ile jest w stanie wytrzymać. Tyle, ile nim rzucałem i tyle, ile nim naprawdę jakoś mocno różne rzeczy próbowałem, wiecie, podważyć. Na przykład jakieś drewno przy batonowaniu albo coś w tym stylu. Absolutnie zero wrażenia, tak jakby na tej rękojeści wywartego nie ma. Jak widzicie, lądował nożyk nieraz na jakimś betonie, na jakimś asfalcie, na glebie. Kilka razy też waliłem po prostu jakimś drewnem z tyłu, żeby wbić nóż. Wytrzymał bez problemu. Tak jak wspomniałem, tworzywo jest całkiem niezłe. Z tyłu mamy zaślepkę, która skrywa nam tak jakby gniazdo na jakiś adapter, który możemy przyczepić to do karabinka albo coś takiego. Szczerze mówiąc, nie chciało mi się tego nawet podważać, bo musiałbym chyba zepsuć tą jakby zaślepkę, zatyczkę, ponieważ nie chce się w łatwy sposób podważyć. Aczkolwiek jeśli ktoś bardzo chce, może rozwiercić tą dziurę. Nie jest to niestety dziura
na lejniard, aczkolwiek dziurę na lejniard bez problemu można sobie tym zrobić. Pod spodem jest chyba tylko plastik, przynajmniej tak mi się wydaje. W środku jest też kawałek metalowej rurki. Okej, podsumowując, tak jak wspomniałem, nie jest to nóż dla każdego. Na pewno nie polecam go ludziom, którzy zaczynają jakieś tam zabawę z survivalem, z bushcraftem, ponieważ nie jest to absolutnie nóż do tego. To jest typowy chopper i szczerze mówiąc, jeśli chcecie go zabrać na biwak, to absolutnie się rozczarujecie, ponieważ będziecie trochę sfrustrowani, że nie możecie nim zrobić wszystkiego. Szczerze mówiąc, w tej samej cenie, jeśli chcecie bardzo kupić choppera, jest na przykład GI Tanto, które moim zdaniem jest z trochę lepszej stali, a już na pewno ma lepszą pochwę. I no cóż, większą masę, więc jeśli chcecie absolutnie rąbać nożem, to znaczy mieć jakiś nóż skrzyżowany z siekierą, to GI Tanto wydaje mi się być lepszą opcją. Aczkolwiek jeśli chcecie sprawdzić, co to jest, na własnej skórze, macie 120 zł pod ręką, to myślę, że jeśli nie będziecie wymagać od tego noża zbyt dużo, to się aż tak mocno nie rozczarujecie. Naprawdę fajnie się nim rąbało. Muszę przyznać, że gdybym, nie wiem, zgubił się z tym nożem w lesie i miał zrobić sobie ognisko z kawałka, nie wiem, jakiegoś zwalonego drzewa, to nie miałbym z tym raczej problemów. Tak samo nóż tak jakby nie reagował w żaden sposób na krzesiwo, więc też nie ma problemu z krzesaniem ostrzem. Myślałem, że pojawią się jakieś, wiecie, wrzery, ale nic takiego się nie stało. No i cóż, to by było chyba na tyle. Nie ma się co oszukiwać, że nóż, który był wymyślony jako narzędzie do zabijania, ponieważ pierwowzorem Glocka 78, a także 81, były jakieś bagnety armii austriackiej. Nie pamiętam teraz nazwy modelu, aczkolwiek możecie to sobie bez problemu zgooglować. Bagnety nie są, szczerze mówiąc, moją rzeczą. Wolę bardziej uniwersalne noże, a już na pewno wolę foldery od Fixedów. Tak mi się zrobiło. I szczerze mówiąc, częściej po prostu z folderów korzystam, więc mogę je jakoś tam jakoś tak bardziej obiektywnie ocenić. To by było na tyle. Piszcie, co sądzicie o Glocku 78, ale również o Glocku 81. Podejrzewam, że piła, która jest na grzbiecie 81, jest beznadziejna, aczkolwiek nie miałem okazji przetestować i nawet, szczerze mówiąc, nigdy na nią nie patrzyłem gdzieś w sklepie ani nic w tym stylu, więc no cóż, czekam na Wasze opinie. Dzięki za oglądanie i jak zwykle miłego dnia.